Hej, 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 witam was. Jezus Maria. Bardzo serdecznie, ja jestem Rok, przed wami Liczdą, Battle Mage. A swoją drogą, o Battle Mage'u można by pogadać, ale to za chwilę. Chciałem powiedzieć, na co możecie być przygotowani. Tym razem postanowiłem zainwestować w pułapkę ogniową. Tak? Muszę się nauczyć to rzucać. Ta pułapka ma teoretycznie podpalać, ale coś nie jestem zachwycony efektem. Okej. Niech tu się rozwijają szkodniki. Ona tak podpala, ale słabo. Okej. Tam się już dobiorą. A te pułapki miałyby sens, gdyby się szybciej rzucały. Nie rzucają się wcale szybciej niż tradycyjne czary. Więc zrobimy sobie małą zmianę. Stworzymy sobie inny czar. Ogień. I mamy AOE, różne typy. Płonąca volatile area. To nie jest pułapka. O, to zadaje tak. Spróbujmy w destrukcję. 148 obrażeń. A co będzie mastery? Jak mastery ogniowe by działało? Cały czas się boję wypróbowywać tych rzeczy. Bo nie mam tych składników aż tak dużo. Trochę się ich ostatnio pozbyłem. Dobra. Zobaczymy. Zróbmy sobie takie coś. Użyjmy tego. To jest po prostu... standard. Uciekłem. Dobra, pozabijam was. Oni już się zajmą resztą. Znaczy oni, moje szkodniki w sensie. Coś nie wychodzi mi z tymi czarami. Fire obszarowy. A, niestety skończyły mi się te. No, najlepiej mi to. Korupcja mi działa w połączeniu z ogniem cały czas. Czekamy, aż z niego mastery się uruchomiło. Dobra. Tak jest. 3000 obrażeń. Sprawdziliśmy sobie kilka rzeczy. To znaczy... mamy tak. Pułapkę, która podpaliła. Fire Rain. Uruchomimy sobie to. Ten niebieski Fire Rain jest lepszy niż ten Volatile Fire Rain. Taka historia. Fire Rain. Mamy jeszcze pool. Trap. Dużo tego jest. Dużo tego jest. Zapraszam, zapraszam następnych. Okej.
ładnie tutaj rozkłada. Tam coś widziałem ciekawego. Widzą mnie patologia na podwórku, teraz przyszła do śpiewania piosenek. No to dobrze, to przynajmniej się dogadują, bo się kłócili wcześniej. O czym to ja mówiłem? Miałem taki fajny temat przyszedł mi do głowy. O, Battle Mage. Battle Mage to jest zawsze klasa, która mnie fascynowała w każdych grach RPG. Bardzo rzadko była wykorzystywana. To jest, jak głoszą legendy, bo w zasadzie nie przypominam sobie, gdzie by to zostało dobrze zrobione. To jest połączenie rycerza z magiem. To znaczy, to jest rycerza ciężko zbrojnego, który potrafi się posługiwać także magią. Ciężko w ogóle tą mechanikę jakby ułożyć sobie w głowie, ponieważ w bardzo wielu systemach, czy RPG, czy bardzo wielu książkach, to jest to tak napisane, żeby skutecznie rzucać zaklęcia, nie wolno nosić pancerza. To jest taki trik dla zachowania równowagi. Natomiast ja osobiście bardzo bym chętnie... To czy to są jakieś statki? No więc ja bym bardzo chętnie... Ale nie wiem, czy to odgłosy tutaj, takiego wycia, czy to na podwórku. Chyba na podwórku. Z mojej perspektywy jest godzina 21, z waszej przypuszczam też, ale... I am at my limit. I need the power of his relic to bolster our troops. We are spread too thin. With the bulk of our legions in Zazard. Rally the men, Executor. We must go further. Dobra, wiemy, czyli ten bastard szuka tej floty, o której wspomniałem gdzieś tam we wcześniejszych odcinkach. A więc wyjął mi za oknem i trochę mi się to miesza z odgłosami z gry. Bardzo są podobne momentami. Okej. Więc chętnie bym pograł takim battle magiem w pancerzu, którego zaklęcia no, jakoś by wpływały na oręż, wiecie, takie ogniste miecze jakieś, kule ognia, z miecza wyskakujące, tarcze płonące albo... Zdaje się, że można było coś takiego zrobić w Skyrimie, co? Tarczę mamy pełną. Zobaczmy, dokąd Hawk nas odsyła w tamtą stronę. Więc my z przekory pójdziemy tu. Może będą jakieś skarby? A może doczekamy się tu śmierci? Dobra, kolejne wyzwanie. Może teraz się uda. Mam potężniejszą tarczę, tak proszę. Tam niech się rozwija. Uła. Co tu się stało? Ten niekończący się blink by się jednak przydał. Mam znacznie potężniejszą tarczę. Padają kolejne. Cholera. Będziemy potrzebowali tamtych... Dobra, to niech... Będziemy potrzebowali tych nasionek. Biegiem, biegiem, biegiem.
ten już załatwiony. I tam została jedna szkarada. Ona przywołuje tych nieumarłych, więc... Okej. Ale już spokojnie tutaj. Być może to jest ostatni. Być może nie. Zbudujemy w nim trochę tych pasożytów. Tak jest, to było ostatnie. No to się obłowiłem. Pool. Mastery. Dobra, to możemy spróbować zrobić płomienie, które chciałem zrobić od początku. Fire. Aoe. Pool. I to będzie Destruction. O właśnie, 119 obrażeń na sekundę. Tu jest ta, o tą cechę mi chodzi. Jak największe obrażenia na sekundę. Fioletowe zaklęcia wcale nie oznaczają większych obrażeń. To są jakby... To są takie... Współczynniki, które... Można sobie tak sprawdzić. To są takie współczynniki, które się zmieniają w zależności od czaru. Tu mamy. To jest jeszcze lepsze. Na zielono są oznaczone te współczynniki, które zostaną poprawione. Więc to jest zdecydowanie najlepsze. To by było już słabsze. To też, to też. Chociaż co tu jest? A, mastery. Destruction. Większa szansa na trafienie krytyczne. A to są słabsze rzeczy już. Kto by się spodziewał, nie? Bardzo dużo jest... Dobra, to co stworzyłem teraz? To pole, które nie wybucha, ale płonie, zadając obrażenia. Możemy sobie uzupełnić tarczę. Więc imprezę tutaj w okolicy tego statku uważam za udaną. Okej. Jest. A nie, myślałem, że tu trzeba rozbić i coś wyskoczy nam. A to jest widocznie kilka informacji. Gdyby ktoś chciał przejrzeć sobie dziennik, no to tego jest co niemiara. Ucieka mi ten szaks. To wredny skubaniec jest strasznie. Ucieka mi przez długi, długi już czas. Na razie ją przytrzymajmy tam. A stój! Zależało mi na tym jednym robalu. I na tych mniejszych. Sobie jak ten ogień zadziała, co go przed chwilą zrobiłem. O, będzie zadawał solidne obrażenia. Ogień jest jednak najmocniejszy. Jak się go zmodyfikuje przez jakieś dodatkowe czynniki, no to potrafi robić rzeźnie. Jak na razie mi się świetnie sprawdza korupcja w połączeniu z ogniem.
for sure these dead are loyal. They haven't bitten your damn face off yet, have they? Come out, come out! Who is he? Lander. Wpadłem w jakiś kwas. Co mnie szkaradnie spowolniło? Okej. Możecie stanąć dziś razem? Ha! Tak jest. No dobra. Z grupami przeciwników radzę sobie nie naj... Come on, we're close. Stójcie tu razem, tak jest. Cholera, przybywa tu tych łajdaków. Załatwieni. Ja bym tak, ilekroć się zdarzy taka walka, to jakby ta gra zdecydowanie nie sprzyja opowiadaniu historii. Bo kiedy dochodzi do potyczki, no to trzeba się jednak naprawdę mocno skupić na tym, co się dzieje. Co prawda mamy trzy rodzaje zaklęć. Znaczy trzy typy czarów, które są wywoływane klawiszami myszki. Ale trzy szkoły i trzeba kombinować właściwie 9 klawiszy. Gra się 9 klawiszami na zmianę. Znaczy właściwie nie. No, 3x3. Czyli 9 klawiszami. Plus jeszcze odskoki, doskoki i tak dalej, i tak dalej. Trochę trzeba się namieszać tam, żeby rzucać te zaklęcia, na które akurat macie w danym momencie potrzeby i ochotę. Dobra, niech tu się rozwiną robaki u niego. Jakby nie jest takie... Naciśnięcie klawisza nie powoduje od razu rzucenia czaru. Trzeba trochę poczekać. I te walki zdecydowanie nastawiają się na strategię, niż na jakąś bezmyślną łopaninę. Dlatego właśnie są te momenty, kiedy w trakcie walki milknę. Coś żeśmy znaleźli? Tarczy nie potrzebuję.
Okej, ruszajmy dalej zatem. Wow. Dobra, mamy kolejny. Sprawdźmy sobie najpierw... Nie, dobra, odbezpieczmy sigil. Zostaniemy sobie przy tych zaklęciach, które mam. One jednak potęgują obrażenia zdecydowanie. Fascinating. The devices were supposed to keep this one under control. How did it break free? Well, executor, let us continue on. The relic cannot be far. What about Brother Valakos? The damn thing cut him in two. He died in my service. So have two of your men bring him home. We will honor him with a feast when we return. Okej, ktoś tu zginął. Ale kultysta, więc nie będziemy rozpoczęli za nim za bardzo. Dawno już nie widziałem 12 dragona. Czyli tej kobiety, która tutaj krążyła wcześniej. Fantastycznie. No kiedyś tu musiał być ocean, co? Tędy. Skoro tu statki przypłynęły. Ciekawe, co sprawiło. W ogóle wygląda jak zamarznięty ocean. Hej. Nie porozmawiamy teraz. Ładny wisiorek swoją drogą. Dobrze. I'll be damned. What is this place? Big ship battle. From back when the moon broke. It all froze in an instant. I think it has something to do with what's at the bottom. The reliquary. Yep. Those things are powerful. Turn it on. Yes, ma'am. Yes. Captain Tycori of the Kraken Fleet. Your master calls you. I have no master. Ask your damn questions and let me rest. You carried on your ship a most valuable relic. I wish to know how to feed off its power. You want to use the cursed thing? Go ahead. But you'll get no help from me. Death comes to all who come near my cargo. You will tell me. To use it. You will! You'll find out soon enough. And then I'll see you in the abyss. You poor, poor fool. No proszę. Ta flota przewoziła relikt. I ten relikt właśnie chce Shax odnaleźć. Była jakaś wielka bitwa i to doprowadziło gdzieś tam, pewnie jakiś, nie wiem, pewnie magia tu się ścierała z... Jezu. Magia i siły takie zwyczajne. To doprowadziło do rozbicia... Do rozbicia księżyca. Jasny gwint. To chyba tam na dole jest ten relikt, co? Zobaczmy, którędy wiedzie najkrótsza droga. Spróbujmy tutaj. Nie? Chyba tamtędy. No, niezłe widoki. Mam nadzieję, że nie popęka to i nie zwali mi się na głowę. Fragment jakiegoś. Rzućmy okiem. Cóż to za... Ach, nie. Już tylu rzeczy nie przeczytałem, że nawet nie będę w stanie odnaleźć tego.
żeśmy załatwili trochę tego towarzystwa. Ale to jeszcze nie koniec. Coraz więcej tych paskudników tutaj. Padają bez większych strat z mojej strony. Dobra. Poczekajmy, aż tu się Robal pojawi i wyślemy go do piekła. Oberwałem trochę, nie potrafią naprawdę sporo obrażenia zadać. Trochę ucichło. Chwila spokoju, czyżby? Pójdziemy dołem. Holender. Czyżbyśmy się powoli zbliżali do końca? Być może, być może. Swoją drogą trochę czytałem na... Wydaje mi się, że bardzo mało osób w Polsce docenia jakby potencjał tej gry. Może się okazać, że mam nosa do dobrej gry, a może to po prostu jest tylko moje pobożne życzenie. Tam jest jakiś boss. Więc mogę potrzebować. Mamy coś. Co za paskuda, on ma tyle świateł jak na sobie. Rozwalił mi tarczę.
ładnie oberwał. Święty Jezu. Okej. Nie mogłem tego ustrzelić, jak mnie ten boss rzucał jakimś krapem w twarz. Przy każdej możliwej okazji. Niewiarygodne. Czasami miałem taką sytuację, że trafiło mi się tych minibossów. Te minibossy mają losowe umiejętności. I czasami z połączenia tych umiejętności wychodzi tak potężne cholerstwo, że nie sposób sobie z tym normalnie poradzić. I ginąłem kilkanaście razy, zanim minibossa przeszedłem. Czuję, kolego, że ty nie będziesz tutaj jedyny. Więc potrzebuję robaków innych takich. Tak jest. Dobra, pójdziemy sobie, bo tu założyłem tarczę. Odbudowało mi dwie, fantastycznie. Czekam, aż się choróbsko rozwinie. Dobra, mrozić. Cztery tysiące obrażeń i wyczyszczone oba potwory. Czyżbyśmy byli coraz bliżej? Na pewno tak. Jedyne, czego mi brakuje, to nowego... Tam są potwory, bo widzę, że moje... Chodźcie, tu wszyscy, tak jest. Dobra nasza. Jest, zbliża się sigil. Najbardziej się boję w tych momentach, kiedy wiem, że pokonałem coś trudnego do zabicia. O, proszę. I potem czeka mnie jeszcze walka z kilkoma grupami, bo... No i łatwo jest pokonać, jak jest człowiek skoncentrowany. Natomiast kiedy... Chryste, dziewczyno! I wasn't about to get too close. I can't shoot fire from my hands. Well, you can watch me work. First the Guardian, whatever it is, then Shax. Then King Kavasa. We should tell Roth about this. Why would Kavasa do this? He's already king. No idea. He must want something the Crown's power can't get him. Ona mnie dozowało mnie doprowadzi ta laska. No ale dobra, na dzisiaj wystarczy. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Wszystkich tych, którzy cały czas tutaj ze mną są. I do rychłego zobaczenia. Trzymajcie się. Hej, hej.